Witajcie. Tajemnicza oaza na pustyni, luksusowe przyjęcia i zaproszone głowy aż 65 państw. Brzmi to jak scenariusz filmu. Nie, taka była rzeczywistość Iranu w 1971 roku. Jednak za tą historią luksusu i przepychu kryje się gorzka historia, która zmieniła rzeczywistość i doprowadziła do rewolucji. Ta historia to prawdziwy thriller z nieoczekiwanymi zwrotami akcji i fatalnymi konsekwencjami. W dzisiejszym wideo zdradzimy Wam sekrety wielkiej imprezy, która zmieniła bieg historii. W 1971 roku irański szach Mohammad Reza Pahlavi postanowił udowodnić całemu światu, że Iran nie stanowi jedynie surowcowego zaplecza Zachodu, ale wielką potęgę z historią sięgającą tysięcy lat. Pahlavi uważał, że zbliżająca się rocznica założenia Imperium Perskiego zasługuje na więcej niż kilka bankietów podczas konferencji historycznych, dlatego postanowił wydać wystawne przyjęcie, jakie nie miało sobie równych w historii świata. Aby to zrobić, pośrodku bezludnej pustyni, w pobliżu ruin starożytnego miasta, dosłownie wzniósł prawdziwą oazę z parkami, fontannami i pałacami. Skala i luksus kompleksu, wybudowanego wyłącznie na to jedno uroczyste przyjęcie, potrafiły poruszyć wyobraźnię nawet najbardziej wyrafinowanych obserwatorów. Najbardziej imponująca była lista gości. Na zaproszenie szacha do Iranu przybyły głowy 65 państw. W luksusowych pokojach nocowali królowie i cesarze, sułtani i szejkowie, prezydenci i premierzy ze wszystkich kontynentów. Raczono ich drogimi winami i wyśmienitymi daniami, przygotowanymi przez najlepszych szefów kuchni z całego świata. Ostateczna cena uroczystości to nie milion, ani nawet nie miliard dolarów. Wszystko było znacznie droższe. Impreza ta kosztowała Iran jego imperialną dynastię. Niezwykle marnotrawna uczta okazała się pierwszym z szeregu wydarzeń, które doprowadziły do powszechnego powstania ludowego, którego efektem był upadek monarchii i pojawienie się nowego państwa – Islamskiej Republiki Iranu – na politycznej mapie świata. Historia zna tysiące przykładów, kiedy bezmyślne i zbyt pewne siebie działania doprowadziły do rezultatów zupełnie odwrotnych od oczekiwanych. W latach 70. ubiegłego wieku według irańskiego szacha Mohammeda Reza Pahlavi, który w tym czasie stał na czele państwa przez ponad 30 lat, najważniejszą rzeczą, jakiej potrzebowali jego podwładni, była duma ze swojego wielkiego kraju i jego historii. Oznaczało to, że nie należało szczędzić środków, aby tę dumę pielęgnować. Jak się jednak okazało, wyobrażenia szacha na temat rzeczywistych potrzeb ludu nie miały absolutnie żadnego związku z rzeczywistością. Z jakiegoś powodu niepohamowany luksus i bajeczne fundusze wydane na uroczystości organizowane przez szacha nie znalazły odpowiedzi w sercach zubożałej ludności Iranu. Co więcej, uroczystości te stały się punktem wyjścia w przemianach, które doprowadziły do rewolucji ludowej. To z kolei przełożyło się na zasadnicze zmiany w strukturze państwowej kraju, a także setki czy wręcz tysiące ofiar późniejszych konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych. Stan Iranu w latach 60. można opisać w trzech słowach. Wszystko bardzo skomplikowane. Na czele państwa stał szach Mohammad Reza Pahlavi, król królów. Taki skromny tytuł przyjął Pahlavi podczas własnej koronacji w 1967 roku. W tym czasie szach był jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Posiadając nieograniczoną władzę w swoim państwie, mógł mianować ministrów, rozwiązywać parlament, dowodzić siłami zbrojnymi itd. Jego słowo było prawem, a on nie miał zamiaru dzielić się władzą z kimkolwiek. Oczywiście takiej dominacji nie osiągnął w jeden czy nawet dwa dni. Mohammad Reza Pahlavi wstąpił na tron w 1941 roku, po tym jak wojska radziecko-brytyjskie okupujące Iran zmusiły jego ojca, sympatyka Niemiec, do abdykacji i przekazania władzy następcy. Jako syn monarchy Mohammad Reza Pahlavi spędził dzieciństwo i młodość w absolutnym luksusie. Otrzymał prestiżową edukację w Szwajcarii i podobnie jak jego ojciec był wielbicielem współczesnego świata zachodniego. Młody szach chciał stać się faktycznie następcą, a pod wieloma względami nawet naśladowcą swojego ojca.
Mohammad Reza Pahlavi był przekonany, że pod jego przywództwem Iran zamieni się w potężne, rozwinięte gospodarczo państwo, które będzie zasługiwało na zajęcie miejsca wśród czołowych krajów świata. Trzeba jeszcze było jakoś przekonać do tego inne czołowe państwa świata. Szach uważał, że najlepszym sposobem na udowodnienie wielkości będzie zaproszenie przywódców światowych mocarstw na imprezę, której rozmach i luksus pokażą wszystkim, co takiego potrafi Iran. Trudno sobie wyobrazić lepszą okazję niż zbliżająca się 2500. rocznica założenia Imperium Perskiego przez Cyrusa Wielkiego. Dlatego też szach, wspaniale celebrując tę rocznicę, chciał nie tylko pokazać związek współczesnego Iranu z Wielkim Imperium Perskim, ale także wykazać się jako władca i godnie stanąć na tym samym poziomie, co Cyrus Wielki. Do rocznicowej daty pozostało zaledwie 13 miesięcy, dlatego nie tracąc czasu, komitet organizacyjny stworzony przez szacha rozpoczął przygotowania do imprezy stulecia. Pierwszą trudnością był całkowity brak infrastruktury niezbędnej do wydarzenia na tym poziomie w Iranie. Nie było nawet gdzie pomieścić elitarnych gości. Po naradach zdecydowano się zorganizować przyjęcie na pustyni, a dokładniej w pobliżu ruin starożytnego miasta Persepolis. Zaczęto od sadzenia lasów. Specjalnie w tym celu zakupiono ogromną liczbę drzew z Europy i sprowadzono je do Iranu. Mówiąc dokładniej, do Iranu przywieziono samolotami 15 tysięcy roślin różnych gatunków. Wylądowały one w Persepolis, niedaleko wioski królewskiej. Aby las wyglądał naturalnie, sprowadzono z Europy około 50 tysięcy różnych ptaków śpiewających i 20 tysięcy wróbli. Oprócz lasu osobno dostarczono na pustynię 4 hektary żyznej gleby, aby znana kwiaciarnia z Wersalu mogła stworzyć tam ogród z delikatnych róż i cyprysów pachnących rajem. Postanowiono zakwaterować gości szacha w małych domkach wykonanych z mocnego plastiku, zewnętrznie stylizowanych na średniowieczne namioty. Wewnątrz były to luksusowe, klimatyzowane pokoje z dwiema sypialniami, salonem i kuchnią, a także osobistym kucharzem i pokojówką dostępną całą dobę. W sumie zbudowano 50 namiotów gościnnych i 2 ogromne wspólne namioty, w których miał odbyć się uroczysty bankiet. By nakarmić swoich gości, szach zaprosił uważaną wówczas za najlepszą w Europie restaurację Maxim, która miała zapewnić na bankiet nie tylko jedzenie, lecz także obsługę. W tym celu Maxim zamknął wszystkie swoje lokale na 3 tygodnie i wysłał do Iranu najlepszych szefów kuchni, sprzęt i produkty. Prawie 3 tony wołowiny i jagnięciny, 1280 kg mięsa drobiowego, 360 tysięcy jaj, a wszystko to do Iranu przyleciało prosto z Paryża. Z Europy na pustynię przewieziono także 30 ton sprzętu kuchennego, setki ton materiałów budowlanych, włoskie zasłony i tkaniny, kryształy, a także 1000 butelek francuskiego szampana, koniaku i wina. To wszystko wydawało się szachowi niewystarczające. Podczas uroczystości nakazał całkowite zamknięcie granic Iranu. Nikt poza gośćmi nie mógł wjechać ani wyjechać z kraju. Ponadto zamknięto wszystkie szkoły i uniwersytety, zawieszono też wszystkie organizacje studenckie. Jednym słowem, bezpieczeństwo. Października 1971 roku cały kraj zamarł w oczekiwaniu na przybycie znamienitych gości. Nikt bowiem do końca nie wierzył, że po pierwsze wszyscy przybędą, a po drugie, że Iran zdoła zorganizować imprezę tego kalibru. Wszystko się jednak udało, a goście zaproszeni przez szacha przylatywali i przyjeżdżali. Nigdy wcześniej cesarze i królowie nie gromadzili się w jednym miejscu i to w takiej liczbie. Wszystko wydawało się iść zgodnie z planem, gdyby nie jedno bardzo istotne ale. W odróżnieniu od światowej społeczności, zwykli Irańczycy nie docenili wysiłków szacha, zmierzających do uznania w ten sposób wielkości Iranu i byli delikatnie mówiąc zszokowani tymi wydatkami. Dokładna suma wydana na imprezę była pilnie strzeżoną tajemnicą i nadal nią pozostaje. –
Już kwota 22 milionów dolarów ogłoszona oficjalnie przez organizatorów robiła niesamowite wrażenie. Warto również wziąć pod uwagę, że impreza szacha odbyła się na tle życia dużej części Irańczyków poniżej progu ubóstwa. Na dodatek, będąc narodem silnie religijnym, Irańczycy nie pochwalali ilości alkoholu wypitego na imprezie, a także czuli się urażeni czystą arogancją szacha, który nawet nie zaprosił ich na tę uroczystość. Jeszcze przed wydarzeniem reżim szacha miał wystarczającą liczbę przeciwników, ale wszyscy byli rozproszeni, co pomagało szachowi w walce z nimi. Szok po imprezie zjednoczył absolutnie wszystkich przeciwko władzy. Ogromne wydatki były, delikatnie mówiąc, niezrozumiałe dla Irańczyków, w związku z czym szach Mohammad Reza Pahlavi stracił wszelkie pozostałe poparcie. Niemniej jednak Teheran brał wówczas czynny udział w powstaniu OPEC i walce krajów produkujących ropę naftową o ustanowienie równych stosunków z uprzemysłowionymi krajami Zachodu, a przede wszystkim o podniesienie cen ropy i zwiększenie opłat licencyjnych za prawo do jej wydobycia. W 1973 roku cały majątek firm produkujących ropę przekazano Irańskiej Narodowej Kompanii Naftowej z gwarancją dostaw ropy na 20 lat i transferem 60% zysków do Teheranu. W wyniku rosnących cen ropy naftowej i opłat licencyjnych dochody Iranu z ropy naftowej wzrosły z 2,5 miliarda dolarów w 1972 do aż 20 miliardów w roku 1974. W 1973 Mohammad Reza Pahlavi publicznie zwrócił się do narodu irańskiego, przepraszając za nadmierne marnotrawstwo i powszechną korupcję w rządzie. Było już to jednak zdecydowanie za późno. Mechanizm ruszył, a kilka lat później doszło do powstania, które następnie doprowadziło do rewolucji irańskiej, w następstwie której w 1979 roku, pokonując wszelkie inne siły, do władzy doszedł Ruhollah Musavi Khomeini, stając się pierwszym najwyższym przywódcą Islamskiej Republiki Iranu. Sytuacja koncernów naftowych znów się zmieniła. Nowy reżim Ajatollaha Khomeiniego skonfiskował cały majątek konsorcjum naftowego w Iranie, a spółki joint venture zlikwidowano. Na początku 2005 roku zasoby ropy w Iranie wynosiły 137 miliardów baryłek, czyli 10% światowego wolumenu, a zasoby gazu to 15% światowego wolumenu. Mohammad Reza Pahlavi był ostatecznie zmuszony do ucieczki z Iranu, a w 1980 roku, już na wygnaniu, zmarł na raka. Rewolucja irańska i późniejsze powstanie Islamskiej Republiki Iranu ostatecznie radykalnie zmieniły zarówno sam Iran, jak i cały region Bliskiego Wschodu, czyniąc go źródłem ciągłego napięcia. Wszystko zaczęło się od zwykłego pragnienia irańskiego szacha, aby pokazać światu swoją wielkość, urządzając najdroższą imprezę w historii całej ludzkości. To wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zaciekawiło, możecie je polubić i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!